kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julia Żugaj, a dzisiaj gotujemy obiad dla naszych przyjaciół i przyjaciół. Maciej niezbytnio się cieszy. Ja jestem właśnie odpowiedzialny prawdopodobnie z naszego duo za gotowanie, bo ten stwór nie potrafi gotować. Właśnie! Drugi aspekt tego odcinka to to, że dzisiaj Maciejus będzie mnie trochę uczył, jak się gotuje. A, będę cię uczył jeszcze, czyli to jest odcinek edukacyjny dla ciebie. Jest. Dzisiaj robimy kolację pod tytułem... Kopciuszek. To będzie śmieszny odcinek. Zadbać o 5 rzeczy, czyli o powitanie. Witamy wasza moskość. O to, jak wygląda stół. Chyba żartuję, że to zrobiłaś. Co to niby jest? Danie główne. Nie syp tym główne! Atrakcja i deser. Spalonego nie możemy. To wszystko jest sfajczone. Kopciuszek się mega kojarzy z dynią. Mi się w ogóle nie kojarzy z dynią. Smażymy, aż powstanie lekka zasmażka? Co to jest? Masz pomarańcze i wciskasz tu od góry w pestkę dyni. To wygląda jak małe dynie? Jak mini dynie. Mandarynki. No mandarynki. Istnieją. Zrobiłbym te mandarynki jako podstawa i dookoła inne owoce. Stół. Niebieski obrus. Żenadix. No żenada, no mówiłem ci, że to nie będzie wyglądać dobrze. Na stół ja mam przygotowane kilka rzeczy, więc to zobaczycie później. Danie główne. Właśnie. Kurde, ten głupi... Nie wydaje mi się, żeby nam się udało gotować coś sensownego z dyni. Tam w ogóle coś bokiem wychodzi. No to jest ślina. A, to jest ślina. Dawaj, robimy tą dynię. Na wieczór totalnie się zesramy. Tu musimy zebrać trochę tego gówna. Czyli lasagna. Lasagna. Czarno to widzę. Nie, no lepiej zrobić trudne danie i prosty deser. Ciasto wygląda nieźle. Napiszcie w komentarzach, co wam przypomina. No to to już mamy ustalone. I jeszcze atrakcję musimy wymyślić. Damy możliwość im znalezienia bucika. Kopciuszek zgubił bucik. Ja bym nam wrzuciła hajs do tego buta. Banknoty 10-kunowe. Przekupstwo, żeby dostać dobrą ocenę. To ty sfinansujesz to? Tak, ja mogę sfinansować. Nie wiem, ile to jest warte, ale wsadzimy im kuny po prostu. No to mamy plan działania, zabieramy się do roboty. Idziemy na poszukiwania dyni Hokkaido. Tak. Dynia! Dynia Hokkaido luz! Jest jeszcze mega wyluzowana, ale Jezus, dlaczego? Ale super, piona! No może maliny, borówki, winogrona, takie coś, co nie trzeba obierać. Mamy już w ogóle cały koszyk. A to dlatego, że my generalnie w domu nie gotujemy. Zazwyczaj zamawiamy albo mamy catering. Maciej zaczął ostatnio. Nie zaczął, robi to 2 miesiące! No dobrze, ale nie masz... Wycofaj się z tych słów. Wycofuję się. No właśnie. Znalazłam to... barwniki spożywcze. O, gdzie to znalazłaś? I znalazłam ozdóbki. Boże, zróbmy sobie dzieciątko. Proszę. Ja bym mega chciała być już mamą. Zobacz na to, jakie słodkie. Ten jest epicki. Weź, to jest coś siano. Bierzemy niebieski. Proszę. Kurczy nam się czas. Dlaczego ona się cieszy z tej gwiazdy? Co to widzisz? Musimy się wyrobić gotowanie. Jestem taka szczęśliwa, że mam do... Yeah. Zobaczcie na tą księżniczkę małą. W ogóle, moi drodzy, jeśli jeszcze nie wiecie, to właśnie daję wam znać, że już w grudniu wyruszam na swoją drugą trasę koncertową. Tym razem będzie to świąteczna trasa koncertowa, więc będzie koncert bardzo magiczny. Będą piękne piosenki z nowej płyty, więc jako pierwsi będziecie mogli usłyszeć je na żywo. Zostały bilety jeszcze do Krakowa, Warszawy, Gliwic, Wrocławia i do Łodzi. W Łodzi zostało już bardzo mało, więc jeśli ktoś by tam się wybierał, to polecam się śpieszyć. Zapraszam was bardzo serdecznie na trasę i do zobaczenia w grudniu. Teraz, moi drodzy, muszę wam pokazać, co kupiłam. Ta-da! Ale to jest w ogóle kopciuszek? Tak! Kopciuch. Kupiłam specjalnie talerze na ten odcinek. I tutaj tak będą się świeciły. Fajnie to myślałam, co? Bo to są babeczki ogólnie. No i sztos. Tak, serweteczka? Ona nie jest zbyt ładna, szczerze mówiąc. Musiała być jakaś bardziej spłaszczona. A ona nie powinna leżeć tu jakoś w ogóle? O! Mega fajnie to wymyśliłeś! Mega fajnie! I oni będą mieli niespodziankę, bo jak zrobią tak... To jest kopciuszek? Ja! Yeah. Ale super to wymyśliłam. Dobra. Jest okej. Okay. Czyli... czyli co robimy? czyli robimy tak. Ja ją całą wsadzam, nie kroję jej. Na 40 minut. I co ja w tym czasie będę robił? Do rondelka wlewamy olej i dajemy połamaną gorzką czekoladę. To jest inny sposób rozpuszczania, z olejem. Z olejem? Ale ile tego oleju tam wlewamy? To wcale nie jest napisane, to nie jest takie proste! Dywanik. Napiszcie o nim artykuł, proszę. Ile tej Zreaktywujcie się na ten artykuł. Ale co? Po prostu nie potrafimy gotować. Kto nie potrafi? Mów za siebie, ja wszystko potrafię robić sobie codziennie. To jest brokat. Szeroko. Ale co ty robisz? Blink, blink. Jak na twarz zrobię, to będzie widać. No i teraz widać! Od razu masz lepszy makijaż.
Mega fajnie maciejasto wygląda. Chyba żartuję, że to zrobiłaś. Zrobiłam to. Co to niby jest? Bardzo to nie jest ten jadalny. Nie jest. No co, fajnie, nie? No nie! Czy to się urwało właśnie? Yeah! Oleiste to będzie, no dobrze, no to tak musi być najwyraźniej. O, roztapia się! Patrz, no to się roztopiło w sekundę! To już jest wszystko roztopione! A ty jesteś dobry w tą kuchnię. A? Maciego, tu się przypala ta czekolada. No dlatego musisz mieszać, no przecież chłopie! Czemu kuchnia wyzwala tyle negatywnych emocji w ludziach? Ja się nie dziwię, że ja się nigdy nie nauczyłam gotować, bo ja po prostu mieszkałam w szczęśliwym domu. Co? Dynię trzeba wsadzić, widzisz? Ja! Musisz mieć oczy dookoła głowy w kuchni, dziecino. Właśnie. Kurde! Ten głupi... Jest! 25 gram ładujemy. Miód lub syrop z agawy, 2 łyżki. Co tam rzucałaś? Nie syp tym gównem! Niezabawne to jest! Nie, że po prostu będzie brokatowy. Wiesz co ty jesteś? Jestem co? Świeżo wyciskany soczek. O, mało, mega mało. No 4 łyżki potrzebujesz. Ile tu jest porcji w tym w ogóle? 12! To jest przepis na 12 porcji. Kilogram piachu, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Bo tam w ogóle coś bokiem wychodzi. Podaj mi widelec. Idź mi podaj widelec, przyjdź widelec. No to jest ślina. A, to jest ślina. Ona po prostu się obśliniła trochę. Jezu, pięknie. O, popękała tutaj też. No dobra, dobry prognostyk. Dynia Daria, ja ją tak na razie nazywam. Dorotka! Dynia Dorotka była! Naprawdę to była Dorotka. Nie wiem, czemu to podbijasz, ale okej. Okay. Piszcie w komentarzach, Maciek nie kocha Julki. Co? Nie piszcie na komentarzach, po co mieliby się tak pisać? Bo ty się zachowujesz jak ty chcesz, żeby oni stanowili nieprawdę? Ty jesteś dla mnie wredna. Ja bym ci się w tej chwili oświadczyć. No co zrób? No nie mogę w tej chwili, ale mógłbym. Warto nadmienić, że na tym samym papierze kiedyś robiłem bataty, więc jakby to jest papier z historią. Proszę odejść, bo muszę to tam zanieść. No trochę jest gorąco. No dobra, no po prostu musimy zebrać trochę tego gówna i to cyk, no i pyk. Tylko zważyć 400 gram, a potem je sobie zmiksujemy. 25 gram. 60 gram. 200! Teraz musimy to zetrzeć i dodać to do tego gówna. Nie, to chyba nie ma sensu. Aaaa! Mega parzy! No nie będzie to wyglądać jakoś turbo atrakcyjnie, obawiam się. Wrzucamy składniki suche do mokrych. Całość mieszamy. No robi się coś trochę w konsystencji ciasta, więc czy jest nadzieja? Być może. Dolewamy rozpuszczoną czekoladę. Czyli teraz dolewamy czekoladę i jeszcze przyprawę do piekarnika. Cyk. Wlana. Robię to rękami. Ma to potencjał! Pachnie, jakby miało się to udać. Ciasto wygląda nieźle. Napiszcie w komentarzach, co wam przypomina. Taki kotlet zrobiłem z tego. Napiszcie, co wam przypomina. Wygląda to nieźle. Do polewy już zostało nam tylko rozpuszczenie białej czekolady, więc nie zostało za wiele. Potem się za bardzo nie roztapia. 4 łyżki soku z pomarańczy. 4. To się mega dużo zostało. Och. Nie dotkniemy tego. Nie, to jest tragedia. Zajrzyj sobie kamerą proszę do środka. Bo to, co się wydarzyło, to zdecydowanie nie jest to, co chcieliśmy, co się wydarzyło. Czekaj. Ty jak rozpuścisz białą czekoladę w mikrofali? Nie da się w mikrofali. Ale kazali tak zrobić. Chcesz odseparować część zdatną? A to nie jest jakieś toksyczne, jak jest spalone? No tak, nie może być spalone. Nie możemy tego. Spalonego nie możemy. Nie, no co ty, to wszystko jest sfajczone. My przy deserze mamy takie problemy. Co będzie z głównym daniem? To był poziom łatwy. A teraz mamy poziom średni, według tej strony, z której korzystaliśmy. Czarne to widzę. Nasza dynia też nie wydaje się zbyt optymistycznie nastawiona do tego. Następnie wycinamy z dyni miąższ. Będziemy robili to łyżką i musimy mieć 800 gram tego miąższu z pestkami? Wyjmij te pestki na wszelki wypadek, tak paluchami. No to ja się nie dziwię, że to jest średni, jak połowę czasu poświęca się na wydobywanie pestek z miąższu. Wlaliśmy tutaj prawie cały barnik, bo dodaliśmy na początku, nie wiem ile Marty ty tam dodawałeś, ale ja tak 3 kropelki, wiecie, i ten sos wyszedł totalnie zielony, ale dodałam też praktycznie cały barnik i zaczął się robić taki... O, morski. Morski, ale dodam teraz jeszcze więcej, to może jeszcze bardziej będzie niebieski. No, nieźle. Odkryłam sobie już kawałek serka i zobaczcie, teraz będę go tak drobno tutaj nacinać, żeby mi powstała z tej końcóweczki właśnie taka końcówka miotełki. Trochę sobie tak to porozwalam. Biorę sobie teraz połowę paluszka i wciskam tutaj. O, mamy miotełkę. Wróciliśmy na wyższe obroty, ja już zaczęłam pomagać Maćkowi. Jak widzicie, dzieje się tu Armagedon i uwaga, robiliśmy teraz lasagne i przestała nam się mieścić w patelni. Przerzucamy ją do gara.
I teraz mamy patrz ile miejsca. A jeszcze musimy wpieprzyć całą tą dynię, którą tutaj opędzlowuje. Masakra, jest to taka potęga składników, że my chyba wykarmimy 15-osobową rodzinę tym wszystkim. Najbardziej skomplikowane danie, jakie robiłem w życiu, zdecydowanie. No cóż. Nie wygląda to dobrze, tak szczerze. To leci na wszystkie strony. Stary leci! Tej lasagne jednak będzie trochę mało, przecież mamy taką małą formę. Ale ona jest bardzo szeroka. Myślę, że to może być niezłe. Nie? Ja też tak myślę, tak szczerze mówiąc. Nie, naprawdę dobrze. Jeżeli teraz tego nie spalimy w piekarniku, co jest prawdopodobne, może coś z tego wyjść nawet, nie? Cóż to jest, zapytacie? Odpowiem wam. Posklejane na amen kawałki makaronu, lasagne, który jak się okazało nie wsadza się razem, dlatego że się klei do siebie i nie da się od niego go potem poddzielać. Ten cały blok nie nadaje się do zupełnie niczego i muszę jechać do sklepu, żeby kupić kolejne. Ja próbuję właśnie rozdzielać je. Nie, no dobra, po prostu będzie jeden podwójny plaster. Miejmy nadzieję, że nikt się nie zorientuje, że tak się wydarzyło. Właśnie teraz, w tym momencie, kiedy to nagrywamy, dostałam w końcu fragment mojej nowej piosenki! I zasłużona południowy biegun! Fajne? Fajne. Ostatnie płaty już tutaj są układane, moi drodzy. I czas na ostateczny moment dzisiejszego dnia, czyli nasza przebiórka. Jesteś gotów? Tak. 3, 4. Ta-dam! Jestem taką księżniczką kopciuchem. Witamy wasza moskość, tak się mówi? Wasza moskość? Tak głowę zrób, tak o. Nie! Mega mi się również podobało to, że tak się super przebrali, w ogóle macie w tym stroju króla. Możecie sobie zasiąść, są również przekąseczki oraz akcesoria. Super, bo ostatnio nie było żadnych przekąsek. Chcę powiedzieć, że wizualnie już chyba wygrywacie. Sam wystrój i wszystko dookoła, super. Choć mogłem się przyczepić troszkę do czystości, bo my zadbaliśmy o czystość całego dołu mieszkania. O kurde, to jest miodła! To jest miodełka kopciuszka. Mandarynki to są małe dynie. Dynia. Były też przekąski, właśnie oni byli w tych strojach, no super, bardzo mi się to podobało. To jest serek z kopciuszkiem, który jest miodełką. Ej, a wiecie jak to wygląda, jakby to po prostu miodła zebrała taki kurz. Tak. Kochasz, weź pozamiataj tutaj te gwiazdki. Czy te sztuczce były specjalnie pod film kupione? Tak, tak. No. I również, jeśli zajmiecie serwetki, to zobaczcie, jak są talerzyki. Yeah! Każdy element był zadbany, nawet talerze. To są jednak tryhardy. W ogóle, moi drodzy, to jest odpowiedni moment, żeby wam powiedzieć, że ta kolacja jest częścią serii. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszy odcinek, czyli jak Monia i Pedro oraz Kamil i Patryk przygotowywali kolację dla nas oraz dla siebie wzajemnie, to wbijajcie na kanał Moniki, dlatego że na końcu tego odcinka dowiecie się, kto z nas zrobił najlepszą kolację. Włoska księżniczka. No włoska, no to wydaje mi się, że tutaj będzie makaron. Też makaron jest bardzo łatwy do przyrządzenia, a z tego co wiem, Julka chyba nie do końca umie gotować. Odcinka Jazzy się dowiedzie. W sumie nie, Julka już mi to mówiła nie raz. Makaron albo pizza? Coś z dynią? Włoska księżniczka? Czyli coś pewnie z makaronem. No nastawiam na makaron, ale z czym to nie jestem w stanie stwierdzić. Ale jakby jakoś lasagne taka wjechała, zjadłbym lasagne. Po prostu obstawiam makaron z brokatem. Otrujemy was, żeby nie mieć konkurencji. Tak! Czy zamienimy się w żaby, gdy to wypijemy? To jest z watą cukrową? Nie, to jest z barwnikiem spożywczym. I jest jeszcze, jak się przyjrzycie, może dostrzeżecie brokat jadalny w środku. Ten barwnik, ja dlatego nie dawałem barwnika do nas do napoju, bo wiedziałem, że tak się dziwnie osadza i to wygląda trochę nieapetycznie i tutaj miałem właśnie ten problem. Ja to nie przepadam za takimi chemicznymi rzeczami. Jeszcze w tym jedzeniu było dla mnie za dużo takich rakotwórczych barwników, ja nienawidzę takich rzeczy. Wasze zdrowie, widzowie. Taki kolor, który nie do końca wiem, czy mogę to wypić. 3, 2, 1. Ja też otworzyłem. Ja też. Wow, mega super. Czy ja dostaję dodatkowy punkt w takim razie, że zgadłem? To jest lasagne? Tak. To jest pierwszy raz w życiu, jak robiliśmy lasagne, ale została w całości zrobiona przez nas, więc tu nie ma żadnych... Oprócz makaronu. Oprócz makaronu, którego nie robiliśmy z oczywistych przyczyn. Jest eksperymentalna, bo to jest specjalny przepis z dynią, właśnie z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami, suszonymi pomidorami, dużo tam jest różnych bardzo ciekawych rzeczy. Ale jednak szkoda, że makaronu sami nie zrobili. No, mega szkoda.
szkoda. Lasagna to nie jest wbrew pozorom takie proste danie do przygotowania, no bo tam musicie osobno mięsko przygotować, później to wszystko warstwami poukładać, jeszcze oni tam mieli ten przepis z dynią. Oho! Znaczy no nie aż taki wysadny, po prostu z tej strony. Prosto z piekarnika. Myślałem, że takie dobre, a to też w sumie nie fajne, że gospodarze nie uprzedzili, że jest gorące i moja dziewczyna się no, przez to uważyła. Przyniosłem to, trzymając na szmata. No jakby domówiłam sama przez ciebie. To naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o lasagne, to totalnie moje smaki. Mimo, że nie była tak wyrazista jak lubię, to była bardzo dobra. Ona nie jest jakoś tak super przyprawiona, ale mimo to dobra. Nie będę ukrywał, że trochę mi tu brakuje soli. Tak szczerze jedzenie... Ale jak na to, że nie lubię lasagni, to jest dobra. Ja mega nie lubię lasagni. A mnie martwi to, że gospodarz nie jest z nami. On sprawdza, czy się nie otrujemy i dopiero zje. Nie, ja jestem ciekawa, jak się czuję, jakbym był oceniany, no bo tak naprawdę to jest danie, które w dużej części zrobiłem sam. Nie, co? Szczerze, jadłabym to. I jadłabym nawet to. Nawet to robisz, więc... No, dla mnie jest bardzo smaczne, dla mnie jest wystarczająco przyprawione, ale nie jestem fanką tej dyni chyba w środku. A nie, wiem co macie na myśli, mówiąc, że jest mało przyprawione. Aha. Dla mnie trochę jak ziemniaczek smakuje ta dynia. Nie, dynia jest dobra, właśnie dodaje takie mnóstwo słodyczy, mi to smakuje. Ja nie wyczuwam tej dyni aż bardzo. No bo dynia nie ma smaku za bardzo, w sensie ona w takim czymś nie będzie miała dużo smaku. Więc ona bo ani ona nie przeszkadza, jak czujesz trochę ziemniaka, to jest ta dynia. Bo właśnie też bym powiedział, że jak ziemniaczek, bo no. Jak betat. Danie główne, bardzo dobre. Trochę mogłoby być lepiej przyprawione, ale naprawdę było smaczne. Więc tutaj mega ogromny plus, bo naprawdę chyba najbardziej mi smakowało z wszystkich dań głównych. No. Smakuje jak lasagne, jestem w szoku, bo szczerze mówiąc. Może kupiliśmy batatę zamiast lasagne. Smakuje jak lasagne, no. Myślałem, że wyjdzie jakaś totalna sraka, bo tam się okazało, że wyszła z tego rzeczywiście. Nie, ja uważam, że smaczne nam wyszło. Myślę, że mogliby to w restaurant podać. No zjadłam sam. Jak sobie teraz posoliłem, to jest o wiele bogatsza w smak. Ale będę miał tu na uwadze, gdy będę oceniał, że musiałem posolić, nie? Lasagna okej, była zjadliwa, ale nie była doprawiona do końca. Kartka! Escape room! Trzeba coś znaleźć. Ej, jakiś długi list! I tu mały list. Drodzy przyjaciele! Ej, w ogóle ja kiedyś występowałam w recytatorskich konkursach. Cieszymy się, że dzisiaj jesteście u nas na kolacji. Oprócz pysznego jedzenia czeka na was mała zabawa. Zgubiony bucik. Oto zasady. W kopercie macie pierwszą wskazówkę. Escape. Ta wskazówka wskaże, gdzie znajduje się kolejna. Kolejne wskazówki doprowadzą was do ukrytego bucika. Znajdźcie bucik i cieszcie się małą niespodzianką, którą tam znajdziecie. Powodzenia i bawcie się dobrze, Julka i Maciek. Często gumowa, czasem pluszowa, gryźć ją lub rzucać można. Nie dla ludzi, dla innych stworzeń. Ma znaczenie głównie. Dobra, czyli to jest pewnie w zabawce dla Lilki i Bajki. Jezu, tutaj jest taki bałagan. Ej, Julka, znalazłem jedną piłkę do podpisu z książek. O, znalazłem! Tak? Tak. Uwaga, ja też byłem na konkursach recytatorskich. Bez ciała, bez duszy. Tu jest napisane? Ostatnie miejsce zajmuje pan. Gorący wewnątrz, zimny na zewnątrz. Piecze ale wie... Ale Boże, kto to pisał? Patryk przeczytał piekarnik, też myślał o piekarniku. Nie jest żywy, no tak myślałem. No piekarnik. Ale... Tu jest! Tu jest! Chodzi po ziemi, zawsze z nami, kiedy wychodzimy. Jest! Bajka! Chodzi po ziemi? Pokaż się! Gdzie masz liścik? Zawsze z nami, kiedy wychodzimy. No to ale no, buty! Smycz! Buty albo chodzi smycz! Chodzi po ziemi, smycz! Debile! Buty! Czy mamy teraz grzebać w butach? Czy może być liścik w bucie jakimś? Grzebali nam w naszych butach? O, ja dostałem! O nie. No tak. Cwaniaczki, kiedy wy to włożyliście? O Jezu, jakie długie. W salonie źródła światła błyszczy. Jakaś kula, jakieś szkło. W salonie źródło światła błyszczy. Coś... Ale teledysk? Na spokojnie. Ale tam jest liścik, 100% jest, widzę nie. Tu jest. O, patrzcie. Tunel! Jaki tunel? O Boże, jak mokro, o Boże! Mam bucik! Pokaż! Ale mały! Ale fajny, słodki! Skąd wy takie macie? Czy chcecie nam coś przekazać? Jeżeli chodzi o atrakcje, to szczerze nie do końca była to chyba moja ulubiona z tych wszystkich, które były w tej serii naszej. Ale była ok,
okej. Dawaj to! Weź! Pierwszy poleciałem. To są kuny. Kuny są w Chorwacji. To jest wygrana dla was. No dawaj, Michał! Po jednym ma. Atrakcja bardzo fajna, bardzo się dobrze bawiliśmy, myślę. Tak. Dziękujemy. A czemu tak? To są chorwackie. Kuna to jest czeskie. Zagrzeb. Jaki przelicznik? W sumie to jest 20 zł. Dziękujemy. Dziękujemy. I super atrakcja była. Atrakcja była super, mogła troszkę dłużej potrwać, ale była super, bardzo fajna, bo kocham escape roomy i kocham takie rzeczy. O, to jest! Co to może być? Bibidi bobidi bu. Bibibi bobobodudu. Bobobobu? A, to jest to zaklęcie! Jak to jest jakieś zaklęcie z tego z Kopciuszka, to nie mam pojęcia jakie, bo nie jestem aż taką fanką bajek Disneya, ja byłam fanką Violetty. To musi być dynia! Co może być dyniowego? Coś z dynią, bo to jest chyba to zaklęcie, jak ona się Karolce zmienia w dynię, czy nie? Boże, nie pamiętam, przepraszam. Dużo O, dużo B. Coś słodkiego, które jest zapiekane w dyni, to by było super. Bup? Jedyne co mi przychodzi do głowy, czy to jest to bób. Szczerze nie mam pojęcia, nie będę zgadywał. Dynia z kremem, niech będzie i tyle. Dynia na deser? Nie, dobra, ale bób na deser też nie. 3, 4. Co to jest? Czy to są jadalne motyle? Tak, zapłatka. Jak ciasto Nile to pachnie. To jest brownie? Wizualnie bardzo ładnie. Czy to jest jakiś warzywny deser? Deser był dla mnie niezjadliwy, no tak szczerze. Pachnie warzywo. Trochę się boję tego spróbować. Ej, to jest twarde w środku. To jest kiwi. Kurczę, jeśli mam być szczery, to mi nie smakuje. Mi też nie, tak szczerze. Deser był okropny. To jest bananowe? Deser był bardzo okropny. Jakiś marchewkowy chyba, nie? Ja nie potrafię przypisać smaku. Jedzcie na końcu, znaczy jeśli nie chcecie, to nie jedzcie, na końcu wam powiemy. To jest po prostu ciastko jakieś takie brownie chyba. Przysięgam, jak banan to smakuje, zmielony banan. No, banan jest tak. Też, na pewno. Nie ma na banan. Deser totalnie nie moje smaki. Nie smakował mi po prostu. Nie? Nie. Nie pomoże, to jest totalnie bananowy deser. Dobra, powiem wam, to jest ciastko. To jest brownie. Zrobione z dyni, awokado i szpinaku. Deser ze szpinakiem i awokado. Brownie jest faktycznie z dynią, ale polewa, ta, która jest zielona, ona jest zabarwiona. Ona miała być niebieska, ale tak wyszło jak wyszło. Barwnik był i w deserze, i w tych napojach. Pierwotnie była taka bardziej w kolorze awokado, dlatego że właśnie głównym składnikiem tego jest awokado, szpinak, sok pomarańczowy, nie ma tu kiwi. To smakuje jak kiwi. No nie smakuje jak warzywa. Smakuje jak owoce normalnie. Właśnie to magiczne zaklęcie, że to są warzywa, które nie smakują w ogóle. Mocne. Ta gwiazdka jest z marcepanu. Jest, no. Niedobra. Nie cierpię marcepanu. Ej, bardzo doceniam za pomysłowość. Fajnie coś oryginalnego, ale to nie trafiło w moje gusta. Paradoksalnie z tym mieliśmy dużo więcej problemów niż z gadaniem głównym. Nie obrazicie się, jak nie dojem? Nie, smakuje ci to nie. Ja powiem tak, nie jest złe, mi to przypomina trochę zapach dzieciństwa, jaką właśnie ciasto... Linę taką. Deser no niestety nie przypadł mi zbytnio do gustu, chociaż nie był najgorszy. I fajne jest to, że to są warzywa, a smakuje jak owoce. Nigdy bym w życiu nie powiedziała, że to są warzywa. Ale tu jest tylko szpinak z warzyw. Mi chyba najbardziej smakował z wszystkich tych osób, które tutaj były, widząc reakcję. Ciekawe połączenie smakowe akurat uważam. Czas wydać werdykt, widzowie. Tak szczerze wam powiem, co ja myślę o tej kolacji. No dania mi mega nie smakowały. Więc ogólnie chciałem dać ocenę 7 albo 8, ale muszę odjąć jeszcze jeden punkt, przez to, że mieli więcej czasu na zastanowienie się, ponieważ były przełożone nagrywki aż o 3 dni. No i teraz mam duży kłopot, bo chłopakom dałam... Jak nie oglądaliście jeszcze mojego odcinka, pierwszej części, to pooglądajcie. Chłopakom dałam 5. Teraz trochę żałuję. Szczerze, dałabym im 6, a nawet 7, a wtedy Julce i Maćkowi 5. Waham się pomiędzy 5 a 6. Mega doceniam to, że się tak postarali pod względem, że to tak wszystko fajnie przygotowali, że ta gra była fajna. No nie wiem, mam mega problem, te napoje też były takie... dosyć zwykłe. A atrakcja, no u chłopaków zaś była lepsza atrakcja, no dobra, to ja już wiem. Moja ocena to... 7. Dam 6. Ode mnie 6. Dam 5. Trzecie miejsce w konkursie ugotowania zajmują ja i Maciej. No może od razu przejdę do pierwszego, żeby była euforia. Ej, będzie mocne, jak my z Pedrem pierwsze zajmiemy. No, akurat też bym tak uważał. Pierwsze miejsce w konkursie ugotowali zajmują Karina. Gratulacje. Do
bo było do wygrania 1000 zł, ode mnie 500 i od Moniki. I jakby byśmy wygrały, no to byśmy dostały tylko po 5, no, a wy dostajecie pełen 1000. Ej, to jest niefajnie! Dziękuję wam za oglądanie, kochani! Ej, nie, czekaj, bo Patryk chciał coś powiedzieć. Nie, chciałem powiedzieć, że się zdziwiłem, akurat myślałem tak szczerze, żeby wygracie. Buziaczki! I...